Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Tomek dla Powiat Suski 24. Szanowni słuchacze, w dzisiejszym odcinku naszej audycji porozmawiamy sobie z panem Krzysztofem Sarną, prezesem klubu Na Rożę Juszczyn oraz kandydatem na stanowisko burmistrza Makowa Podhalańskiego. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich, witam pana. Na początku jeszcze zaznaczę, że partnerem naszej rozmowy jest portal Małopolska Info 24. No i zaczynamy. Panie Krzysztofie, nie chciałbym panu zadawać jakichś sztampowych, tendencyjnych pytań, ale z uwagi na pewne okoliczności chyba będę musiał. Proszę powiedzieć, co pana zdaniem sprawiło, że w tych wyborach na stanowisko o fotel burmistrza gminy Maków Podhalański postanowiło zawalczyć aż 6 kandydatów? Zacznę może od tego, to co pan powiedział, jest 6 kandydatów, to daje tak mniej więcej chyba około jednego, no 0,9 chyba dokładnie kandydata na jakby na miejscowość. Więc widać, że coś tutaj jakby zmobilizowało tych ludzi do tego, żeby kandydowali. No i jeszcze mogę dodać, skoro mamy taką sytuację, że kandydaci na radny, czy radni, którzy akurat teraz jeszcze są, którzy wcześniej kandydowali wspólnie na przykład z burmistrzem właśnie Pawłem Salą, który aktualnie jest burmistrzem. I teraz mają własny komitet i jakby pod nowym sztandarem idą do wyborów z nowym też kandydatem. No to wygląda na to, że trzeba to chyba otwarcie powiedzieć, że jakby ta polityka rady, gminy no rozminęła się jakby z oczekiwaniem tutaj mieszkańców. Te oczekiwania po prostu muszą być, są inne i oczekiwania. I z tego powodu moim zdaniem jakby tych kandydatów jest tak dużo. Każda z miejscowości praktycznie, no oczywiście, przepraszam, nie każda, ale jakby tych kandydatów jest 6, więc z dużej części miejscowości, no z samego Makowa jest 3 kandydatów. To pokazuje, że jest jakby potrzeba zmiany i stąd to się wzięło moim zdaniem. Rozumiem. Tak wielką gminą, w której skład wchodzą nie tylko Maków Podhalański, ale także szereg ościennych miejscowości, no nie da się zarządzać samemu. Ja widziałem pana drużynę, czyli kandydatów na radnych z Komitetu Wyborczego Krzysztofa Sarny i z tego co wiem, to udało się państwu pozyskać kandydatów praktycznie z każdej wchodzącej w skład wyborów miejscowości. No i rozumiem, że nie są to ludzie z przypadku, więc czy mógłby pan pokrótce, bo tam jest aż 11 ludzi, coś o każdym powiedzieć, jakoś krótko przedstawić? Zacznę może od tego, że jedyną miejscowością, której no, nie mam kandydata, jest Wieprzec. Tak. W Wieprzcu kandyduje z ramienia Komitetu Kolegii pan Świstek Mieczysław. To był kandydat, którego ja też chciałem mieć jakby u siebie. On zdecydował inaczej. Nie jest to jakby dla mnie problem. To jest osoba, którą ja też stawiam i no nie szukam jakby tutaj dalszej kandydatów, bo chciałbym, żeby on był w Radzie, tak? Uważam, że znam go osobiście. Jest bardzo dobrym kandydatem i to jest dla mnie jakby wystarczające. Powiem jeszcze tyle, że startując w tych wyborach, ja miałem jakby 2 cele do realizacji. Pierwszy cel, dla mnie najważniejszy, to było właśnie to, żeby znaleźć grupę osób, która będzie jakby rozumiała tą moją koncepcję popatrzenia właśnie na gminę, co powinniśmy zrobić. I żeby z tej grupy dostało się kilka osób, bo to wiadomo, mamy taką sytuację, że jest ponad 80 radnych, więc tu będą tak naprawdę decydowały detale. Jest bardzo duża konkurencja. Dokładnie. I taką grupę chciałem stworzyć. Mam 11 radnych w swojej, że tak powiem, ekipie. I tak pokrótce tutaj postaram się ich przedstawić. W okręgu numer 1 startuje pani Jadwiga Lurka. Jest to osoba taka powiedzmy prawdziwy radny. Tak? Jeżeli pojawia się jakiś temat pomocy przy szkole, upieczenia ciasta w kole gospodyń, Pani Jadwiga jest też czynnie działa w straży pożarnej. No, gdy zastanawialiśmy się, pytałem oczywiście żony, kogo widziałaby, bo mieszkamy na Dolnym Makowie, kogo widziałaby na kandydata radnego, od razu powiedziała pani Jadwiga. Uśmiechnąłem się, to jest właśnie taki kandydat, którego uważam, że na Dolnym Makowie jest potrzebny. W Makowie mam 3 kandydatów. Zacznę może od pana, bo jest jeden. Pan Tomasz Szatko. Przedsiębiorca,
branży budowlanej. Zależało mi też właśnie na tym, żeby w tej grupie byli też przedsiębiorcy właśnie, bo uważam, że no takie właśnie przedsiębiorcze oko, że tak powiem, jest bardzo potrzebne jakby w kierowaniu później tej polityki, czy pomocy też przedsiębiorcom, no bo to jak rozmawiałem wcześniej, jeszcze przed wyborami z takimi przedsiębiorcami właśnie w gminie, no to oni na pewno potrzebują pomocy, tak? Tak. Dalej z Makowa pani Gabriela Bryndza. Myślę, że nie muszę jej tak mocno przedstawiać, bo wiele osób ją zna, prowadzi. Znana osoba. Tak, tutaj na terenie powiatu zajęcia z zumby. Jest znana, energiczna, wraz z koleżanką panią Edytą Koczur. Tak. Więc tutaj myślę, że to jest wystarczająca rekomendacja. Polecam głosowanie na nich, bo na pewno taka osoba jest potrzebna. W Białce też są dwie panie kandydatkami z mojego komitetu. Pani Marta Klimasara. Pani Marta pracuje jako księgowa, a dodatkowo prowadzi działalność z własnym mężem. To mi się bardzo właśnie podoba, tak jak ktoś jednak pracuje zawodowo i jeszcze znajduje na to czas, żeby dodatkowo te swoje jakieś tam powiedzmy talenty zagospodarować. Mhm. Dalej pani Małgorzata Ferek, bardzo energiczna osoba, prowadzi własny zakład protetyczny na Białce, jest znaną osobą i właśnie to też jakby taka własna przedsiębiorczość, bardzo mi się to podoba, uważam, że taka osoba jest potrzebna. Z Żarnówki kandyduje pani Agnieszka Szczepaniak. Pracuje zawodowo w dużej, jako kierownik dużej firmy handlowej tutaj w Sojej Biskickiej. Ułożona, bardzo sympatyczna i taka precyzyjna, odpowiedzialna. Podoba mi się jako osoba taka właśnie widząca takie coś jeszcze poza takimi, jakby to nazwać, no widząca trochę szerzej. Mhm. Właśnie to mi się właśnie podoba i uważam też, że jest bardzo dobrym kandydatem. Jest na miejscu w Żarnówce, więc warto na nią na pewno głosować. Z Grzechyni pani Elżbieta Polak. Wcześniej prowadziła sklep w Grzechyni, też jako przedsiębiorca. Teraz aktualnie pracuje w firmie zajmującej się produkcją pasmanterii. I dodatkowo pomaga mężowi, czy współuczestniczy właśnie w prowadzeniu działalności. Jak widać, tutaj dużo osób prowadzi działalność u mnie, tak. Ale tak powiedziałem, składałem na to nacisk, żeby właśnie to oko przedsiębiorcze było blisko. Z Kojszówki pan Grzegorz Stanaszek. Oczywiście trzeba też powiedzieć, że jak się szuka radnych, to nie jest taka prosta sprawa. Oczywiście trzeba jakieś rekomendacje, gdy zapytałem właśnie w Kojszówce, kto byłby takim dobrym kandydatem, no to od razu tam powiedzmy z nami podpowiedzieli mi, że właśnie pan Grzegorz. I uważam, że to bardzo dobra kandydatura. Na poparcie jest znany. Myślę, że dużo dobrego może w Kojszówce zrobić. No i oczywiście Juszczyn. Tutaj w Juszczynie mam też dwóch kandydatów. Pierwszą jest pani Bernadeta Klimowska. Przewodnicząca szkoły, no taka dusza i towarzyska i właśnie taki działacz społeczny. Coś właśnie jak pani Jadwiga. Jest wszędzie. Dużo też nam pomaga oczywiście przy klubie, ale przy szkole. No na pewno warto na nią oddać swój głos. To taka dobra kandydatka. No i drugim kandydatem jest pan Paweł Gąstała. Pawła znam od wielu lat. No, jest wychowankiem też klubu sportowego na Roże Juszczyn. Teraz aktualnie trenerem. Znany, lubiany. No i taki człowiek, jak da się mu zadanie, to on go na pewno zrealizuje. To jest bardzo ważne. Patrzę, czy kogoś nie pominąłem. Ale chyba wszystkich wymieniłem. Chyba wszyscy. No w sumie można podsumować, no, że tutaj pana drużyna w większości kobiety. Dużo przedsiębiorców, no i dużo generalnie można powiedzieć, jakby w takim słowie mogę to ująć, społeczników. To są, z tego co słyszę, ludzie, którzy angażują się
takie lokalne, nie tylko swoje biznesy, ale też sprawy takie ogólne. Tak, 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 jak powiedziałem właśnie wcześniej, zależało mi na tym, żeby to były takie osoby, które, jeżeli na przykład pracują na etacie, to jeszcze dodatkowo coś, czym się zajmują. Bo to jest ważne, no, że kreują coś dla społeczeństwa i takie osoby bardzo łatwo rozpoznać i też sprawdzić, czy one rzeczywiście coś zrobią. Ja tutaj chciałbym zaapelować do wyborców, żeby popatrzyli sobie właśnie na tych kandydatów, na których głosują, czy to przypadkiem nie są ci kandydaci, którzy gdzieś tam od 5 lat im coś tam obiecują, że załatają jakąś drogę, czy coś tam zrobią i co roku to powtarzają, dzisiaj z tym samym tematem do nich wracają. Warto po prostu zobaczyć na takie osoby, które są w otoczeniu i one rzeczywiście coś robią. Tak? Mhm. Czyli można ich zobaczyć przy szkole, można ich zobaczyć przy kościele, można ich zobaczyć w kole gospodyń i tak dalej. Mhm. I mnie na takich osobach zależało, bo to jest gwarancja tego, że te działania na samym dole zostaną zrealizowane, prawda? Ja tu mogę coś jeszcze powiedzieć tak, że gdzieś tam jak w czasie tej właśnie tej kampanii gdzieś na portalu wyczytałem chyba u Michała Surmiaka, kandydata na burmistrza też, odnośnie właśnie tej perspektywy, powiedzmy, turystycznej. Ktoś tam pisał, że najpierw trzeba się zająć tam jakimś łataniem drogi i tak dalej. To jest oczywiście słuszna uwaga, ale trzeba pamiętać o tym, że z tych najniższych poziomów, czyli właśnie to łatanie dróg, gdzieś tam te korytka, które ludzie potrzebują, drogi do domu, to trzeba rozliczać tych radnych, które się głosowało, tak? Bo to jest tak, że to no tak. Oni tymi tematami mają się zająć. Jeżeli taki radny mówi, że no nie, idź sobie do pana burmistrza i tą sprawę załatw, to nie tędy droga. No właśnie. Wspomniał pan tutaj o turystyce, więc ja bym chciał przejść do pana programu, bo pan napisał, ja tu zacytuję może, myślę, że naszą gminę odrodzi powrót do korzeni, czyli do turystyki, która w przeszłości była mocną stroną Makowa Podhalańskiego. Czy to właśnie, nazwijmy to w szeroko pojętym terminie, jakby rozwój turystyki, upatruje pan jakby największe walory tego miasta? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, troszeczkę będę chciał jakby tutaj zaznaczyć taki jeszcze zarys historyczny, bo trzeba, żeby jakby w moim zdaniu, żeby ten Maków jakby troszeczkę podciągnąć, trzeba popatrzeć troszeczkę szerzej. Gdybyśmy się cofnęli kilkadziesiąt lat wcześniej, no powiedzmy z okresu, gdy ja byłem dzieckiem, ponad powiedzmy 30 lat, to sytuacja w gminie Maków wyglądała troszkę inaczej. To znaczy się, cała praca, taka powiedzmy zarobkowa, właściwie w większości była w Makowie. Albo bardzo blisko Makowa. No tutaj takim elementem jest oczywiście Białka, gdzie były dwa duże zakłady, Fabios i Wspólnota. Ale większość powiedzmy tej pracy takiej było właśnie w Makowie. Do Makowa przyjeżdżało się zrobić zakupy, do Makowa przyjeżdżało się na TKB, tak, mocne TKB. Do Makowa jechało się po węgiel i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, że z takich dziecięcych, tych najmłodszych lat, to do Suchej, pamiętam, że byłem dwa razy. Raz to było, gdy mama była w szpitalu i raz, gdy ja byłem w szpitalu. De facto właściwie przyjeżdżało się zawsze do Makowa. To już taka, to nie było takiego tematu. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj jest tak, że praca jest na zewnątrz Makowa, bo głównie jest właśnie na wsiach, tak? Jest ta praca. A w Makowie tej pracy jakby troszeczkę zaczyna ubywać, tak? No oczywiście jest w szkołach, jest ta jakaś tam, powiedzmy, mała gastronomia, ale no tak jak tutaj gdzieś tam się to pojawia w tej przestrzeni, coraz więcej zamyka się zamyka się sklepów, jest dużo witryn, gdzie są do wynajęcia. I teraz, żeby właśnie na to odpowiedzieć, trzeba właśnie znaleźć ten kontekst historyczny. Ja uważam, że właśnie te walory Makowa, takiej miejscowości prawie że uzdrowiskowej, bo przecież i były wcześniej na terenie Makowa były sanatoria bardzo znane, tak ludzie przyjeżdżali. To powodowało, że po prostu dużo więcej osób u nas było, więc oczywiście perspektywa Makowa była zupełnie inna. I uważam, że na tej podstawie, zresztą tutaj nie odkryłam żadnej jakiejś Ameryki, jeżeli popatrzymy na miejscowości, które postawiły na turystykę, no to one dzisiaj, jak tak sobie mówi się, że obcinają od kupony, tak? Teraz jest moda na turystykę. Dużo osób, właściwie większość chce mieć ten czas dla siebie, chce odpoczywać. I na tej bazie po prostu też miejscowości czy gminy mogą budować swoją jakby przyszłość, no, w oparciu o turystykę. I ja uważam, że w Makowie jest to możliwe. Właśnie wracając do korzeni i wracając do tego klimatu, który jest na terenie Makowa. Mhm.
mamy dużo jakby potencjału do właśnie do wykorzystania. Są obok bardzo fajne szlaki turystyczne, takie jeszcze niszowe też szlaki turystyczne, bo gdyby pan popatrzy teraz na okolice Zakopanego i tak dalej, tam już ludzie zaczynają odchodzić, bo jak na przykład rozmawiam ze znajomymi, czy nawet ja sam, jak chcę jechać do Zakopanego, to już kurczę patrzę, żeby to nie było w tych weekendach już takie, tylko już w poniedziałek najczęściej, żeby w ogóle mieć szansę spokojnie zobaczyć coś. Bo to już robią się tak naprawdę pielgrzymki. A u nas jeszcze jest taka sytuacja, że te szlaki są takie mniej uczęszczane i można je odpowiednio zaprezentować i ludzie tutaj przyjdą. Ale żeby przyjechali, potrzebna jest infrastruktura. I ta właśnie infrastruktura, taka infrastruktura, przepraszam, właśnie turystyczna. Ja od jakiegoś czasu wynajmuję camping Jazy w Makowie. I właściwie już rok ten camping wynajmuję. Jak teraz przyjeżdżają tam turyści, klienci, właśnie kamperowcy w cudzysłowie, tak, to oni mówią tak, no, wie pan co, my możemy tutaj zorganizować panu przyjazd nawet 200 kamperów, 300, ale niech pan nam powie, co my mamy robić przez 3 doby w Makowie. I niech pan nam nie mówi, że proszę jechać do Zawoi, czy powiedzmy, nie wiem, do Osieka i tak dalej, bo my tam możemy jechać bezpośrednio. Tak? Co pan może zaproponować tutaj w Makowie? No i nie chodzi nam o basen, słuchaj, tak? Bo to jest lato i my pierwszy dzień sobie zorganizujemy tu jakieś ognisko i tak dalej, ale tak, co zrobić na drugi dzień, tak? Tak, więc tu jest jakby odpowiedź na to, jak to zrobić i na tym na pewno można zbudować kapitał. Ja powiem tak, że widzę na przykład otwarte kąpielisko w Makowie. Uważam, że to by się sprawdziło. Zresztą to nie trzeba daleko patrzeć, czy w Kocierzy, czy tutaj, czy nawet w Andrychowie. Tam nasi z gminy Maków i z całego powiatu ludzie uczęszczają, po prostu potrzebują tego. Teraz, jeżeli mamy takie możliwości, że możemy bardzo tanio podgrzewać na przykład wodę, to kąpielisko może być bardzo długoczynne. A to są takie atrakcje, które po prostu przyciągną ludzi. Ja to już gdzieś tam mówiłem wcześniej. Ja uważam, że należy tak budować nowe rzeczy, żeby one były głównie dla naszych gości. Bo jeżeli budujemy to właśnie dla gości, to dla nas na pewno wystarczy. Bo to jest zawsze tak, jak ktoś przychodzi do naszego domu, to staramy się, żeby pokazać to, co mamy najlepsze. Jeżeli tak to będziemy robić, to reszta pójdzie sama. Oczywiście tutaj wiele tematów jest takich po drodze, które trzeba będzie rozwiązać. Bo jeżeli już tak wchodzimy tak w szczegóły, no to oczywiście te sklepy się zamykają, prawda? Bo ja uważam, że tych ludzi jest coraz mniej, zresztą to widać po statystykach, że ubywa mieszkańców gminy. Ale jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to brakuje czasami prozaicznych rzeczy. No, nie ma parkingów, tak? Dzisiaj jest taka sytuacja, że jeżeli potrzebujemy, chcemy coś sprzedać, no to musimy zapewnić klientowi, żeby on miał się gdzieś zatrzymać, tak? I to jest na pewno potrzebne, bo jeżeli nie ma odpowiedniego parkingu, nie ma dojazdu, no to klienci po prostu przejeżdżają przez Maków. Ostatnio rozmawiałem z przedsiębiorcą z Kreszówki, takim większym, powiedziałbym, świadczącym. I on mówi tak, że do tej pory zawsze jeździł do Makowa kupować takie drobne rzeczy, tak? Takie, które są mu tam potrzebne. Mówi, teraz jadę do Jordanowa. Bo myślałem w pierwszej kolejności, że chodzi mi o to właśnie, że jest tam jakieś korki i tak dalej. Mówi, nie, po prostu nie mam się nawet nie zatrzymać. Mnie łatwiej jest dojechać właśnie w tym kierunku i zrobię łatwiej to szybciej niż czasami w Makowie. Więc to są takie tematy, które trzeba rozwiązać. I ja też chciałem właśnie powiedzieć to, że jak planuję coś w takim właśnie swoim życiu osobistym, biznesowym, powiedzmy takim małym, który też prowadzę jakąś działalność, to zawsze właśnie patrzę w tym kierunku, żeby to, co będzie za 10 lat. Jeżeli coś chcę coś zrobić, to muszę patrzeć, czy to będzie przyczesne za 10 lat. A może i dłużej. To jest bardzo ważne, żebyśmy tego nie przegapili, dlatego uważam, że ale takim kluczową rzeczą, którą na pewno Maków ma jeszcze i może to nadrobić, to jest właśnie turystyka. Rozumiem. W pewnym sensie być może na to pytanie, które teraz panu chcę zadać, po części odpowiedzieliśmy. Mimo wszystko, bo ta opcja startu 6 kandydatów pokazuje w pewnym sensie, że społeczeństwo może nie do końca jest zadowolone z obecnego stanu rzeczy. Więc w jakim sektorze widziałby pan wprowadzenie jakby najpotrzebniejszych zmian? Co by było najważniejsze? Od czego by pan jakby zaczął, gdyby udało się panu uzyskać fotel burmistrza Makowa Podhalańskiego? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, tutaj muszę powiedzieć taką kwestię, że mam nadzieję, że też zostałem jakby
będę dobrze zrozumiany, bo to, co mówię o tym, o tym trendzie w gminie, tak, żeby popatrzeć na turystykę czy gdzieś w tym kierunku, to nie znaczy, że to będzie od razu. To nie jest jakieś 100 dni rządu, że zaraz za 100 dni ta zmiana nastąpi. To jest pewien kierunek, który chciałbym, żeby gmina poszła, bo uważam, że on na pewno gminie się opłaci. To jest taka tendencja ogólnie, która w otoczeniu panuje i na tym gminy mogą budować swój kapitał. Ale oczywiście są takie sprawy też bieżące. Jest uchwalony budżet, są decyzje, które podjęła rada, która będzie ustępować. Mhm. I tu musi być też kontynuacja. Więc w tej kwestii to nie jest tak, że te tematy odchodzą na bok, tylko tymi tematami tak samo będziemy się zajmować. Opieka nad szkołami, opieka nad ośrodkami zdrowia, pomoc przedsiębiorcom. To są tematy, które, tak, które po prostu musimy kontynuować i musimy się nimi zająć. Więc tutaj mieszkańcy nie muszą się obawiać tego, że będziemy się zajmować tylko turystyką. Tak? Mhm. Potrzebna jest kanalizacja w gminie. Ten temat jest bardzo drażniący. Są gdzieś tam w projektach budowy wodociągów. Te tematy po prostu trzeba jakby zacząć nadzorować i przekazać informacje, kiedy ewentualnie te tematy mogą zostać zrealizowane. Mhm. Chciałbym teraz wejść na troszkę inny temat, bo jako prezes klubu Na Roże Juszczyn jest pan osobą bezpośrednio zaangażowaną w rozwój sportu, który wskutek odpowiedniej polityki może mieć także przełożenie na działania, nazwijmy to, wykorzystujące potencjał umiejscowienia rzeki Skawy. Ja przeczytałem na social mediach, że nazwał pan Skawę diamentem, który trzeba oszlifować. Może pan troszkę rozwinąć ten temat? Tak, tak. No, użyłem takiego sformułowania, że jest to taki diament, który trzeba oszlifować. Zresztą ja tutaj też nie odkrywam nic nowego. Jakby właśnie zobaczyć na takie miejscowości, gdzie zbudowali właśnie, powiedzmy, jakąś infrastrukturę koło takich rzek. To tylko pokazuje, jak ilu turystów później tam się pojawia. Ja sobie wyobrażam taką właśnie ścieżkę rowerową nad Skawą, nad brzegiem Skawy, gdzie jest mała infrastruktura. Zresztą ta infrastruktura, jeżeli będzie jakby dostępność do tej rzeki, właśnie w połączeniu z tą ścieżką, to przedsiębiorcy sami tam tą infrastrukturę stworzą. To można sobie zobaczyć. Bardzo dobrym przykładem, oczywiście w innej skali, jest Velo Czorsztyn. Ja tam byłem często, bo lubię takie wycieczki z rodziną, chyba z 13, no ponad 10 lat temu, jak tam byłem pierwszy raz. To generalnie to było, oprócz pięknych widoków, to było bardzo mało infrastruktury. Dzisiaj tam się pojedzie, to już nawet ostatnio rozmawiałem z znajomym, mówi tak, kurczę, nie jest tam w weekend, bo mówi, że nie da się przejechać. Jak byłem tam rok temu, to co kawałek, tu jakieś lody, tu jakieś napoje, tu jakieś przeprawa, no po prostu ta infrastruktura sama się stworzyła. Ludzie tam, nie chcę powiedzieć, że zadeptują to miejsce, ale tak to generalnie wygląda. No oczywiście tam są inne walory jakby widokowe, ale u nas one nie są, uważam nawet, że są piękniejsze. Trzeba je po prostu wyeksponować. Jeżeli teraz ja mam drona, syn ma drona, przepraszam, i czasami sobie tak oglądamy jakby maków z góry, i właśnie czas przełom Skawy, jakby odhaszczyć te brzegi i pokazać tą rzekę, to naprawdę jest piękna. Są z każdego z tych mostów, czy z Grzechińskiego, czy tutaj w Makowie, jak się na nim siądzie, to naprawdę są piękne widoki. Zresztą, jeżeli by się porozmawiało z osobami, które mają te 30 parę lat, to one swoje młode dzieciństwo spędziły właśnie nad rzeką. Gdyby pan teraz zapytał osób, gdzie planują wakacje, ty pan powiedział, albo nad rzeką, morzem, albo w górach, tak? My to wszystko mamy tylko w pigułce. Trzeba tylko odpowiednio to opakować i sprzedać. A jak to dobrze sprzedamy, to sami będziemy z tego mieć naprawdę dużo. Ja właśnie zawsze to powtarzam, że musimy tak budować, żeby turyści do nas chcieli przyjechać, czyli goście do nas chcieli przyjechać. Wtedy dla nas na pewno wystarczy. I to jest potencjał, który warto wyeksponować. Michał Surmiak, który też jest kandydatem, gdzieś tam rzucił taką wizualizację. Mnie osobiście bardzo się podobała. Bardzo mi blisko do jego pomysłów, mogę powiedzieć. Później gdzieś tam wyczytałem, że to będzie słabe do realizacji z jakichś tam różnych powodów. Wszystko jest do realizacji. Zresztą właśnie problem polega na tym, że od razu nam się wydaje, że tutaj powstanie jakaś taka niesamowita infrastruktura. Taka, idźmy od małych rzeczy. Ja sobie wyobrażam, bo akurat to chodziło chyba o ten tor kajakowy. Ja akurat jeżdżę z dziećmi na kajaki i wiem, co potrzeba, żeby na tych kajakach. Notabene, jeżeli ktoś się interesuje, to wie, że na Skawie są już sprowadzone spływy kajakowe.
To prawda. Aczkolwiek mi chodzi o troszeczkę inne, jakieś właśnie takie bardziej prorodzinne i można sobie, mogę sobie wyobrazić wybudowanie 100-metrowego odcinka takiego jakby przeko takiej stałej małej rzeczki, tak? Żeby takimi krakami się bawić. To jest wszystko możliwe, to po prostu trzeba mieć po prostu trochę wyobraźni. To nie zawsze, być może komuś się kojarzy ten tor krakowy z jakąś tam powiedzmy takim jakimś zawodowym krakiem, to nie o to chodzi. My chcemy zbudować coś dla rodzin z dziećmi. I to zupełnie jest inna bajka. Podobnie jest nad Jeziorem Mucharskim. Tam też tak w sumie raczkuje ten temat, ale widać, że jednak tam przedsiębiorcy też wzięli sprawy w swoje ręce i tam powstają takie małe plaże. Już tam te budki się rozwijają z różnymi kiełbaskami. Tak, tak. Jest podobnie. To jest taki, mogłoby być podobnie. Taki potencjał, który się zaczyna rozwijać. Ktoś stawia obok kiosek, za chwileczkę powstaje od niego następny i tak dalej. Ja wracając jeszcze do tego kampingu, co mówiłem, to sytuacja jest taka, że gdybyśmy mieli wypożyczalnię rowerów, tak? To już to jakby nakręca. No, to jest infrastruktura, która może się pojawić. Zresztą teraz już gdzieś tam pojawiły się tematy, że gdzieś w gminie są zaplanowane jakieś ścieżki rowerowe. Bardzo dobrze. Pewnie wybory powinny być częściej. Ale oczywiście zależy, jak się siedzi, tak. Oczywiście to może się zmienić, moja też perspektywa. Nie, oczywiście żartuję teraz. Ale to jest rzecz, która jest jakby oczekiwana i trzeba po prostu iść tą drogą. Jasne. Teraz zadam panu pytanie, które zbierając materiały jakby do naszej rozmowy nie słyszałem, żeby ktoś komuś wcześniej zadawał. To jest pytanie, które nie ukrywam, mnie osobiście troszkę ciekawi. Przypuszczam, że naszych słuchaczy również. Chodzi o trudny temat, czyli o gospodarkę odpadami. No w tym momencie gmina Maków Podhalański wywozi odpady jakby poza region tutaj, czyli kilkadziesiąt kilometrów od miejsca jakby zbiórki. No mając za sąsiada na przykład Suchę Beskidzką, które ma swoje składowisko i swoją sortownię odpadów, czy pan bierze pod uwagę na przykład w ogóle, przypuśćmy, gdyby udało się panu zostać włodarzem gminy, jakieś zmiany w tym temacie, czy raczej to by już wymagało pewnie jakichś tam wnikliwych analiz? No, jakie jest pana zdanie na temat tej sytuacji? Odpowiem tak. To jest bardzo szeroki temat i będę musiał troszeczkę się zagłębić. Po pierwsze, jesteśmy jakby w trakcie takiej głębokiej rewolucji energetycznej, tak? To powoduje, że w tej całej rewolucji są jakby dwa rodzaje beneficjentów. Jedni to są ci, którzy na tym zarabiają i drudzy ci, którzy za to płacą. Generalnie my jesteśmy po tej stronie niestety drugiej, którzy za to płacimy. Pytanie, co zrobić, żeby się żeby w jakimś kontekście, w jakiejś części pojawić się po tej pierwszej stronie, to znaczy, żeby można było nawet na tym zarobić. Jest taki trochę paradoks, że my płacąc za śmieci, płacimy firmom, które od nas jakby odkupują i jednocześnie później robią jakieś recykling i na tym zarabiają. Pytanie, czy my możemy na tym zarobić? Ja uważam, że jest to możliwe. Jak patrzę na przykład, nie wiem, idę ulicą i widzę kosz na śmieci, już to gdzieś tam powiedziałem, to ja widzę potencjał, który... To nie jest tak, że to jest tylko kłopot jakby. To jest, dla jednego to jest kłopot, dla drugiego to jest element do jakby zbudowania jakiegoś kapitału. Teraz jeżeli pan zadaje pytanie odnośnie te jakby wywozu odpadów, no to jest ciekawe, to jest sytuacja taka, gdyby tu by siedział pan burmistrz na przykład cały, to pewnie powiedział tak, że być może, że nie było innego, bo śmieci są odbierane, na pewno jest na to organizowany przetarg i tak dalej. Pewnie może być taka odpowiedź też, pewnie tak było, że Sucha być może nie złożyła nawet oferty, tak? I byłaby to jedyna oferta. I właściwie jesteśmy takie troszeczkę jakby niewolnikami tej całej sytuacji takiej gospodarki odpadami. No bo firmy, które odbierają te odpady, często nawet w pierwszym rozdaniu nie składają tych ofert, a później po prostu dyktują cenę. I mówi, no co my mamy zrobić, jak taka sytuacja? Ale ja powiedziałem troszkę inaczej. To, co pan powiedział właśnie o tym, że w Suchej jest sortownia i tak dalej. Ja uważam, że dobry sąsiad to jest skarb. Zawsze mi to mama powtarzała. I jak mieszkałem w Juszczynie, miałem bardzo dobrych sąsiadów. Teraz mieszkam na Dolnym Makowie i mam tak samo dobrych sąsiadów. Nie chcę powiedzieć, że lepszych, żeby nikogo nie urazić, ale mam naprawdę dobrych sąsiadów. I to jest właśnie to, żeby umieć się dogadywać z sąsiadami. I uważam, że wszystko jest jakby na stole. Bo proszę zobaczyć jedną sytuację.
Ja patrzę z punktu widzenia takiego czysto ekonomicznego. No na pewno Suchej nie zależy na tym, żeby nie mieć dodatkowego jakby udziałowca, czy powiedzmy dostawcy tych odpadów. Bo mówmy teraz, dostawca odpadów, tak naprawdę tak jak gmina, to jest surowiec, tak? To nie jest czysty odpad, że tam coś musimy wyrzucić, część musimy wyrzucić, ale część możemy odzyskać. I to nie jest tak. Tak samo też jest ze ściekami, z kanalizacją. Też uważam, że w ogóle uważam, że jest jakiś taki błąd w polityce jakby powiatu, ale to nie jest jakby do struktury, do urzędu powiatu, tylko jakby tego, że w naszej powiecie jest już tyle na przykład oczyszczalni ścieków. A stosunkowo wcale nie takiej dużej powierzchni. Jak oglądałem te tematy na przykład na zachodzie, to widziałem zupełnie inne, że generalnie rzecz biorąc, w każdych tych ośrodkach, czy tylko oczyszczalniach, są pewne koszty stałe, które trzeba ponosić. I teraz każda z nich ma takie koszty. Oczywiście wiadomo, że małe też mają swoje plusy, ale generalnie bym powiedział tak, że trzeba się po prostu dogadywać i wykorzystywać ten potencjał, który jest na miejscu. I on jest do wykorzystania. Jeżeli mówimy o tej gospodarce, to ja bym się zastanawiał nad tym, to być może jest jakby do rozmowy też na właśnie takim szczeblu powiatowym, czy nie powinno tutaj w naszej okolicy powstać na przykład spalarnia odpadów. Bo już gruby temat. Ja uważam, że ktoś tą spalarnię zrobi, na pewno, bo to jest temat, który jest potrzebny. Po pierwsze z tego powodu, że zagospodarowanie tych odpadów byłoby dużo tańsze. Po drugie, można z tego jeszcze odzyskać kupę energii. No, jest to temat, który na pewno warto rozważyć. Dlatego odpowiadając na to pytanie, powiem tak. Na pewno trzeba rozmawiać. Mhm. Ja mam na to zupełnie inny pomysł. Rozumiem. Szanowni Państwo, no nie jesteśmy w stanie jakby poruszyć tutaj wszystkich tematów, bo przecież społeczność gminy Maków Podhalański, no to tylko, nie tylko potrzeby przedsiębiorców, sportowców, kół, gospodyń i straży pożarnej, ale także wielu innych ludzi. No i trzeba tutaj podkreślić, że trudne zadanie tutaj jest przed wszystkimi kandydatami. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy gminy Maków Podhalański no, chcą zmian, ale też są tacy, którzy twierdzą, że obecnie prowadzona polityka no, jest dobra i rozwojowa. No, niemniej przed wszystkimi, którzy zostaną potem wybrani zarówno do Rady Gminy, jak i nowy burmistrz Makowa Podhalańskiego będą musieli się mierzyć z wieloma trudnymi tematami, no bo też tutaj jest temat budowy obwodnicy na przykład Makowa Podhalańskiego, bo ekipa tej kadencji będzie się tą sprawą jakby nie było zajmowała, no tą i wieloma innymi. Więc może będziemy zmierzać jakby do końca naszej tutaj rozmowy i panie Krzysztofie, przede wszystkim bardzo dziękuję za skorzystanie z naszego zaproszenia. Ja mam nadzieję, że udało się nam rozjaśnić niektóre punkty tutaj pana programu i gdyby pan jeszcze chciał zachęcić wyborców do głosowania no, zarówno na siebie, jak i na pana komitet, to jest właśnie ten czas, więc proszę bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No, na koniec chciałem tutaj zwrócić się do wyborców, żeby właśnie zagłosowali na mnie i na mój komitet, na moich kandydatów. Uważam, że warto. Myślę, że to spojrzenie na gminę, które ja proponuję, jest godne uwagi i warto w tym kierunku pójść. To, czy Państwo wybierzecie mnie, czy kogoś innego, to zależy już od Was. Oczywiście też powiem tak, może trochę przekornie, że zachęcam, żeby głosować na tych kandydatów, którzy reprezentują Wasze miejscowości, bo takiej szansy być może już nie być. A jeżeli wśród Was są takie osoby, które właśnie się wahają i nie mają tego kandydata, to polecam głosowanie na mnie, bo na pewno na tym Państwo nie stracicie. A na pewno zachęcam do wzięcia udziału w wyborach, czego już właściwie jestem przekonany, bo tak duża liczba wszystkich kandydujących, no spowodowała to, że zainteresowanie jakby wyborami w naszej gminie jest ogromne. I nie tylko w naszej gminie, ale także poza nią. Właściwie można powiedzieć tak, że wszędzie dookoła głównie mówi się o gminie Maków i o tym właśnie, ewenement. Że jest to ewenement i tylu kandydatów startuje i z takim nawet uważam, troszkę z taką zazdrością, że jednak jest taka konkurencja i taka jest jednocześnie to obudzony ten potencjał właśnie ludzki, który do tego, aby coś zmienić, żeby po prostu iść troszeczkę w innym kontekście. I to nie dyskredytuje w ogóle tego, co do tej pory było.
bo to właśnie to dużo rzeczy też zostało zrobionych i chodzi o to, że uważam, że społeczeństwo gminy Maków teraz chce popatrzeć troszeczkę inaczej. Ja uważam, że takie rozwiązanie mam i mogę je zaproponować. Jasne. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Naszym słuchaczom za obecność. Wkrótce kolejna rozmowa z ciekawymi ludźmi z naszego regionu. No, tym samym zachęcam Państwa do kontaktu z nami. Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, chcesz się z nami czymś podzielić, no to proszę pisać na powiat suski24@interia.pl. Jeszcze raz dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję.